Cześć, witajcie moi drodzy w 10 odcinku z MTA DayZ. Przywitajcie się. Siemano, jestem Remus. Cześć, jestem Ekstazy. Tak, to są starzy. Pamiętacie ich na pewno z poprzednich sezonów. Chyba bodajże trzeci sezon. Na pewno tak, bo wtedy... LOL! A dobra, najlepiej, spadłem. Najlepiej się zrzucić z urwiska. Co tam to dla nas? Dobra, to jest pełno działu, bo była jakaś akcja. No właśnie, coś tu się działo nieciekawego. Myśmy tylko tu wbili na chwilę, a tu już boom, kurczę. Skorpio, przeszukaj sobie te ciało tutaj. Aha, dobra, tu. Dobra, sprawdzam. Już sprawdzam. O, mogę wziąć takie pierdowy, ale... A reszta zostawiam. Co to jest? Jak chcesz, to tutaj ten ciało ma full eku. M8 magazynków do M4. Oj, 7 krzaków, nieźle. Weź te 8 krzaków od tego typka. Ha. Co, marihuanę ma? Czekaj, ja wezmę te krzaki, daj. O, haczety mam też. Każdy... Daj mi kilka. Więc 3 haczety, później to akurat tutaj nie wiesz. Dla nas każdego wystarczy. O, co się, też chcę go przeszukać. Kojota wezmę, przyda się. Czekajcie. M4 mag. Nie wiem, krzaki też by się przydało. Kurde, tu się nieźle działo w sumie. Czekajcie, właśnie. Mamy auto, spokojnie. A nas tu nie było, taka soluwa, tyle fragów by było, nie. Wszystko po to, żebyśmy tylko przyszli. O nie, znowu ta piosenka, kurde. Nie. A jednak nie. Nie mam 120 ammo do CZ-ki z tych typów. Albo mi się wydaje, albo ktoś się pode mnie podszywa. Właśnie widzę. Nie. No, no a to no. Zobacz na czacie. No, no podszywa, ale to Scorpio Play Ru. Aha. Czyli ruski. Ale to już jest też jakaś jest taka jakby częściowa podszywka. Dobra, jedźże. Albo będzie masakra, albo to jeszcze możemy, wiesz, przeżyć. Nie wiem, ten odcinek powinien zakończyć sezon 5. Bo go ciągnę no i zrobić, jakiś zajebisty specjal, kurwa, taki 3-godzinny. O kurde, a to może bardziej coś w stylu livestreamu. Bardziej niż nagrywania. No. Popie, wiesz, że to będzie montowania 3 godziny materiału? Kurde. No, zajebiście było. No tak, tylko wiesz. Jak sobie wejdziesz do środka, bo gdzieś ściągną. No właśnie. A po to jestem, żeby was nie ściągnęli. No jedź, właśnie, bo mnie jeszcze bardziej ściągną. Dobra, jedź już. Niech będzie uparty, ale jak zginie, to na nas nie będzie. Dobra, to przejedziemy się jeszcze po SF. Chyba, że już od razu chcecie hardkorową akcję. Aha, LV. No dobra. Tam też jest sporo ludu. Jedźmy, spokojnie. Ale no ten podszywacz, który tylko zmienił końcówkę. Skikowałem go i pokazałem mu nick zmienić. A, to dobrze. O kurde, co to ma? O lol, znikło. A jak nie to bana dostanie, nie? Zmienię mu nick na... że nie, potem nie będzie mógł zmienić, ale dobra. No i dobrze. Rozsądnie. A więc, no, miał być wczoraj odcinek, ale no jakoś nie wychodziło nam to, próbowaliśmy, wiele prób było z niepowodzeniem, dlatego dzisiaj, no tak powiedziałem, wczoraj... Ej, on już jest lutowany pewnie. Nie. To jak to możliwe, że ludzie nie lutują? A miał takie GPS-y, toolboxy. No, no ale zawsze coś, no jakiś jest towar. Dobra, dojedziemy do jakiegoś miejsca, powybijamy kilka fragów. Dochodźcie po jakieś temy do ten. O kurde. O fuck, typek żywy? Ty, dobre. Lol, chyba miał AFK. Jakie miał item? Ej, trafiłeś mnie. Umieram, fuck. Kurde, nie zginie. No kurde. Weźcie item od tego typa, bo masz dużo. Już. Kurde, a te wire fence'y pościągam. Pięknie, już się coś dzieje. Okej.
już. A na tym RMF Max ciągle ta sama muzyka leci. No mam właśnie, takie też to zauważyłem. Kurde, już to leciało tydzień temu. Tyle tych wirefensów to postawili kmioty. Toolboxy, no pięknie, trochę. Ty, namiot. Namiot w ziemi. Będzie. O, M4 Mac. O, fajnie. CZ-ka, o, CZ-ka biorę. To jest kolejne ciała, tu dwa tire było. Granaty, kurczę, na bogato. Na bogato, spokojnie. Wszystko będzie. Co za typek był, to jakiś był... Fuzy fusu, kurde. Taki śmieszny trochę miał... nazwę. Teraz muszę zakładać broń. Zróbcie porządek z tym, bo kurczę, to jest takie... No, robimy. Zakładać broń za każdym razem, chociaż... Realistycznie to wygląda przynajmniej. Ale nie, znaczy to jest ogólnie dobre, tylko po prostu jakby to się mogło, nie wiem, poprawić. Jedziemy do... Mieliśmy chyba jechać do Elvi, ale dobra. Zaraz wrócimy, tylko jedziemy do takiego miejsca, co są dobre itemy. Na pewno? No, jeśli tam typa nie ma, nie? A właśnie, moglibyśmy pokazać ten Green Zone. A, Green Zone. Tam są bazy, nie? No właśnie, ale pokazać, żeby zobaczyli. Znaczy zresztą już wszyscy... Siadaj na X, na G znaczy się. Jak będziesz miał odpisywać. Dobra. Jak nie chcę, to nie ma. Kurde, to będzie się pokazać, że strzelają i nie ma jak potem ich zabić. Dobra, nie będę odpisywał meczu. Ty tam masz swoje dobre oko, zabiłeś przed chwilą jakiegoś fuzy fuseko. Tak była. A no właśnie, no on to... On pisał pewnie. No to reporta mu trzeba walnąć. Czekajcie. Ała. O, Avicii. No Avicii. Tylko nie wiem, właśnie... Wake me up. Aha, dzięki. O właśnie, tutaj ten znak zapytania jest. I to są chyba te itemy, nie? No. Aha. To jest pierwsze, które zrobiłem z crossy. Właśnie, potem mógłbyś odpalić jeszcze jakiegoś... Skorpio, staraj się mnie nie zabić. Dobrze, przecież wiem. Wow. Ale wjazd. Jeden pilnuje pojazdów. Skoro ekstazy pilnuj. Chodź do tej rury tu. Już. Patrzaj. O kurde, ale fajnie. Tutaj... Patrz. Really? Area? Już znowu... Jest znowu jakaś akcja tu się działa. Kurczę, co tu... Co chwilę jakaś... To nie jest area, patrz. Znaczy... No wiem, że to nie jest area, ale... Tego miejsca... Te miejsce to nie wiem, gdzie skąd jest. A tu patrz, stary. Okno pod ziemią. Dobre. Nie, no nie mogę. To co to jest tutaj? No ale to jest ogólnie... Przeszukane. A to jest ogólnie wszystko jakby z arei zdjęte. Za minutę ten restart. No zajebiście. Ty, tu jakieś ciało było, tu o. Jak coś to zaraz zrobimy cięciem. Tak, bo Skorpio, ten... przeszukaj te żarcie, on tu typek miał. Czekaj, już. Już go biorę, jebut, dobra. O kurde, trochę żarcia ma tu. Na bogato, znowu. Żarcia będzie pod dostatkiem, a my tu przeżyjemy. No chyba, że nas w końcu ściągną. A, mam już pełny plecak. Dobra, to chodź, co idziemy. Dobra, to zrobimy cięcie, bo zaraz i tak walnie nam restart. Że jesteśmy po restarcie, jakby co to zmieniłem radio na S-kę, bo znowu leciała ta sama muzyka. Siadaj, Skorpio. No, chcę wsiąść. Czekaj. Czemu do przodu lecisz? I kurde, nie mogę do pojazdu w ogóle wsiąść. No bo jeszcze lagi są, lagi są. Jeszcze malutkie lagi są. Jeszcze będzie drugi albo trzeci. Nie, nie, to jest jeden netor. Ty... Dobra, już. Ty plecak się tu zrespił. Dobra, możesz już kierować. Typek! Plecak. Typki, typki! O kur... chyba gdzie on jest? Nie uszczeliłem cię ekstazy? Jednego zabiłem. Dobra, walić go. Jest w krzakach! W krzakach tu jeszcze loj! Ała. Ała.
No kurde, dlatego ci mówiłem, żebyś na G wsiadał. Bo nie, mówiłem, ma... ale mówiłem, żebyś uważał, tak. Dobra, zginął ten typek. Zaraz, bugowałem się, fuck. O. To stań sobie bardziej tak przy bagażniku. No nie, on miał 29 magazynków DM4. Aha, ej, to ja wezmę też. Jak ja nie mam miejsca. No. A ten? Gówny miał. A kamagi to mogę sobie. Czekaj, wziąć. Schowam coś do tego, do pojazdu. Na przykład schowam ammo do CZ-ki. Samą CZ-kę schowam. Dobra, ja tu kampię na wejściach. Coś. Chwileczkę, daj mi coś pochować. Kałosz, ammo. Ale dobra, to jest, że widzisz z daleka, nikt by już bym Remusa zabił. A. Dobra, czekajcie, trochę żarcie jeszcze pochowam. Są fajne dźwięki. Chwileczkę, zaraz ruszymy. Ale jednak tu ludzie się pamiętają. O, i nabiło mi fraga, jak miło. W końcu. O, i też już mamy tego, nyga. A tak, bo może tego bandyta ściągnął. Sorry, jeżeli komuś skrzyłem. Ej, wzięliście wszystko z tego typka? No właśnie nie. No my o 24. Dobra. A czego miał? Typek nie ściągnął. Czekajcie. Uciekajmy! Gdzie ten luj strzela? Ej, tam chyba jest skład jeszcze. Skorpio, chodź szybko. Co, ty uciekasz? Zabiłem go. Dobrze. Kto to był? Organista. Ja pierdolę. Ej, tu jeszcze widzę kłada. A tu jeszcze... Tam jeszcze typek biega. To trzeba go zabić. Nie ma. Bierz, Skorpio. Ja idę pilnować samochodu. Czekaj, gdzie ten typo? Pilnuj też mojego ciała. Pilnuję, tu Eskaz zresp się jak najszybciej. Co? Zginąłeś? No Eskaz zginął. Pej, mas hero skina. No wow, bo zabiłem tego bandytę. Kład tu jest. Trzeba się zakampić na wejście, Skorpio. Masz CZ-kę? Załóż ją. CZ-ka w samochodzie. Gdzie było to miejsce? No niedaleko... Jakby ci to dobra, powiedzieć. Dobra, jedziemy stąd. Czekaj, musi się auto naprawić. Ej, dobra, wiesz co, mam pomysł. Jedź do LS, ale... No właśnie. Ale to blisko nie, było. Nie, jedź do Skorpio bazy. Jedź do Skorpio bazy, bo to trzeba będzie zrobić cięcie potem. No to zrób na chwilę cięcie, teraz. Dobra, no to fajnie, to znowu... Trzeba będzie robić cięcie. Już jesteśmy po krótkiej przerwie. No niestety wszystkich szlak trafił. Ale... Oprócz mnie, bo ja mam dalej hero. Ja. I po prostu musieliśmy się pozbierać. Lecimy teraz kampić. No, przydałoby się, bo teraz to wrogowie nas nieźle pojechali kampom. Czy my ich też dobrze zabiliśmy? No tak, przecież tam zabiliśmy z parę osób, ale no niestety przyszła następna grupa, albo byli ci sami. Chociaż nie wiem, ile teraz jest baz na serwerze, nie mam pojęcia kompletnie. No wszyscy bazy mają na The Grove Street, krzak. Co? Really? Czekaj, może coś tam będzie. No wątpię. Czekaj, tu może na ten tak, nie, wrócimy gdzieś indziej. Krzaki na wieżowcu, dobre. Nie wiem, który ma tam bujną wyobraźnię, żeby stawiać krzaki na wieżowcu. O, tu widzę interior. O, i jeszcze martwe ciała. Ej, koleś! Koleś. No to mamy przesrane. No nam nic nie zrobi. Leź ten budynek przedni. Leć. A no nie możemy go, a może go śmigłamy tak po turbo? Nie, tak, wyląduj tutaj, ja tutaj zostanę. Ja nie, wszyscy tu zostajemy. A, nie, chcesz nie, go zdjąć? Nie, każdy na inny budynek idzie ja może. Chcę. Ja chcę tylko typka zabić, daj się mi. Biega tam, czekaj, niech się zatrzyma, mich jakiś. Zabij go, Eksazy. No strzelaj, bo kuca. Jesteś pod ostrzałem. Dostał. Panowie, gościu zdjęty. My już tu lecimy dalej. Może byście już tak wsiedli, he? Mhm, jak to lubię. No wiem przecież. Bambusy pierwsze. A jak chcę pokampić? No bo nie, bo Jorek wie, że pokampi. Nie narzekaj. Tylko lecimy. No już.
zarobiście. No właśnie, tam jest to ciało tego, którego żeśmy zdjęli. No weź to wyląduj. No właśnie, sprawdzimy go jeszcze. Nie jest przeszukany. A skąd wiesz, że przeszukany? Nie przeszukany, bo ja to wtąpiłem. Właśnie, ekstazy, twój łup ty sprawdzasz. Ty jak Skorpio, kab na marker, żeby typek jakiś wo, nie wleciał. Dobra, wo, wo. To jak coś to patrzam na markera. Bo jakby się okazało, żeby ktoś wyszedł, to trzeba już od razu strzelać. O, Night Vision, to mi się przyda. No. Ten Michi był, ten Michi jest pusty. To dobrze. Powiem tak. Ten trup z przodu... Chwileczkę, ja muszę to radio wyłączyć, bo mnie już doprowadza do szału. Kurde, powtarzają się ciągle. Czekajcie chwilę. Chcesz oglądać w lepszej jakości, czy tam słuchać, no bla bla bla. Kurde, ile razy to już mogą tak gadać. Ja myślę, miałem zwity... Dobra, lecimy zaraz, jakiś snajper nas zdejmie. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Jeszcze przeżyjemy to. Oczywiście, musi kręcić się, żeby wsiąść. Okej, okay, dobra. No ta. Remus? Czekajcie chwilę. Aha, to fajnie. Pogracz. To ja kieruję, kurczę. Nie będziemy czekać. W ogóle żeś nam zniknął z pola widzenia. No bo gracz się zbugował i nie mógł wyjść, musiałem mu pomóc. Zarobiście. I tak to jest, kurczę, przy nagrywaniu, jeszcze jak jesteś adminem. No, niestety. Okej, okay, o, sprawdzimy jeszcze ten skatepark. Nie, leć. Dlaczego by nie? Leć co? Dobra. No lećmy na jakiś... Na skateparku gówno jest, więc jeszcze nie chcę, żeby nie zagrać. No gówno jest. To pokażemy w końcu ten Green Zone. No. Jak tylko od razu do niego wlecimy... Da się na linię zejść? Co? Da się na linię zejść? Nie. Nie ląduj tam nawet. Dobra, jest bezpieczna. Ale oni ci nie zawierą. No właśnie, jak jesteś w strefie bezpiecznej, to nie mogą... Ale jak nie możesz wysiąść, ani wsiąść. Aha, dobra. No to weź tam do tego, nie wiem, stadionu czy kijwieczego. Dobra. No, no tak, to jest bardziej taki stadion. Dobra. Kurde, ale nie musicie mi spawać, że wyszedłem ze strefy bezpiecznej. To jest tak specjalnie, żeby ostrzegawczo było. No i dobra. No, chciałeś, żebyśmy się tutaj, wiesz... Dobra, wyląduj tu, ja teraz będę kierował. Już, okej. Okay. Trzeba lecieć na jakiś dach czy coś. No chodźcie na skateparka może zakampić. Ze szpitala. Bo tam jest najlepsza kampa moim zdaniem. No ale chciałby... Kurde! Geniuszu! Ekstazy, wsiadaj może. Masz szczęście. Odkupuję. Tak, wiem. Najbardziej zbugowana helka w GTA. O, to jest taka. No i to jest właśnie ten Green Zone, tam można kupować bazy. Co to są te PP? PP punkty premium. Aha. Za nie bazę możesz robić. Aha, a to trzeba ile, nie wiem, na przykład zapłacić? Jest mega 200, duża 100 i mała 50. Aha, ale to ile na przykład kosztuje 50 punktów premium? Nie tyle co za dużą bazę. Aha. Gdzie idziemy? Paleć. Leć do góry, żeby go zesnajpić. On jest mój. Co tam na górze robi kolo? No przyszedł sobie. Znowu? Znowu tu będziemy kampić do bez jaj, troszeczkę bez nie spadł. Żebyś nie spadł. Wiem, spokojnie. Nie ma typa, jest. Co ty pieprzy. Jest. Jaki zabij gang? Go teraz. Ej, nie, doszczelać szybko. Lognął się. Nie, zabiłem. Nie strzelaj, bo z takiego daleko z M4 go nie zabijesz. No to... Kurde. To CZ-kę sobie nałożę następnym razem. Było za daleko. No strzelał z M4. No ja a sobie... gdzie był typek? No tam, gdzieśmy wcześniej zabijali. Ja go zabiłem przecież. Co? Czekajcie. O, spadłbym.
To jedziemy teraz w takim razie, może... No to chodź, idziemy na tą stację, tam było pełno typów, tam możemy ich pozabijać. No dobra. To wsiadam. Zakampimy na skalce i będzie git. No, i tym razem... Zobaczymy na dachach jeszcze. Tym razem będzie się działo. Tu gdzieś była zielonina. Co? No krzak. Tutaj, w tym budynku. Tu jest. Krzaczek. A to był ten sam koleś? Ten Michi? Czego nie. Tam? Nie, to był inny. Aha. Aki styl, dobra, lecicie już. Najlepiej jakbyśmy na areję już. Czekaj, może pojedziemy na stację najpierw, polecimy. Dobrze, dobrze. No tak, stacja bo... jest naprzeciwko. Tam była ostatnia rzeźni. Rzeźń to jest zawsze na arei. Nigdzie indziej nie ma. Takiej rzeźni. Patrz, w wodzie ktoś płynie. Co? Weź wyląduj na plaży. Taka malutka. Nie? To czekaj, zostaw go mnie teraz. No i go skorpio ściągnie. Mam założoną CZ-kę. Wow! O kurde. Zginąłeś? Nie, żyję przecież. Zobacz, kto to jest, jaki nikt ma. Ja też, czekaj, skorpio jeszcze nie. Wilkołak. Wilkołak. Poszło. Aha. Prawie 200 metrów. Chuj. Dobra, kisty. Czekajcie, ale... bo tu krzak jakiś jest. Teraz jest ten bandyta. Ten taki biały bandyta jest lepszy. No wiem. Nie jest bandyta, tylko to jest hero. No kurde, przecież. Jest dwa skiny bandytów. Siadajcie. A ja myślałem, żeście poszli tam do. Nie, Helcom co tam gdzieś wylądujemy. Dobra, to już wbijam. O, masz fajnego bandytę. Kurde! Się muszę wpieprzać wow. Też śmigła. Ale dobra, chociaż wilkołaka. Wilkołak. To żeś mi postraszyli. Ja na jednym kominie będę stał. Weź mi wyląduj na kominie. Ale jedziemy na areję, tu nikogo nie ma. Dobra, ja areja, będę... już. Areja to kurwa już tutaj. I tam będzie najlepiej. Areja też jest spoko. Wilkołak płynął wodą. Jakby była na osobie cię zamordować. To mnie nie zamorduje. Możeście mi go zostawili. Ciekawe, gdzie on płynął? Nie wiem. Szukał tych... zombie. I może już skończymy, co? Już chyba długo. Ile? 30 minut? No to 50 najmniej. Nie, spokojnie. Jak będzie tyle czasu, to będzie tyle czasu i koniec. Bez gadania mi takiego. Dobra, jest nasza areja. Tu się założę, że kręci się pół serwera. Ty typek wbiegał do środka. O kurde, zajebiście. Też się cieszę. Dobra, wysiadka. Nie, wysiadaj teraz. Teraz. Dobra, dzięki. Ksazy, wysiadasz? Nie, nie. No to wsiadaj. Leć, ty. Może... Ale nie, ty lecisz. Trzeba się rozejrzeć. A nie, widzicie wow. Typka? Już nie. Ne. Kurde, ekstazy. Ty typek jest na wieży, Kambi. Patrz jaki... Patrz, położył się tam. Na której wieży? Ej, tu z przodu, cicho, nie wystraszcie go. Idę go z kaczety zabić. Cicho, nie wystraszcie go. Dobra, spokojnie. Jak się wychyli, to go zabiję. Dobra. Ale patrzę na inne wieże. Ja... Co tam kurde, rąbałeś się z kimś? Ja idę zobaczyć lud tego typka. Helka wylądowała, patrz, ktoś na te napisał. O kurde. Ej, nie zeskakuj z dachu, bo nie będzie mieć potem helki. Wiem przecież, kurde, myślisz, że ja jestem na tyle jeszcze taki, żeby kurde, helkę zostawić na pastwę. Za tymi magii. Helka pilnuje, spokojnie, kolego. Ktoś do środka wbił. Jak to... I nic mi nie mówisz, kuźwa. Skorpio, idź do środka lepiej, ty. Nie, ja chcę jeszcze pożyć. Ja chcę w końcu przeżyć. A jak zginę, to na was będzie. Jak ja go z haczerty zabiłem. Kurde, nie.
Tego nawalałem. Nikogo tu nie ma, no. Tylko czemu ci ludzie nas nie zauważyli? Nie, jakiś ten na ten napisał, jakiś Helka. Uwaga, Helka, coś takiego napisał, typo. Na lokalu. Widział nas ktoś. Gdzie? No to kurde, kampią sobie. No to trzeba te kamperki, no wiecie, co z nimi zrobić. Pewnie są za drzewami. Za górami, za lasami, no dobra. Jeden typu jest w środku, więc patrzcie. Ja tu go obserwuję. Ty, to ja idę do środka. To czekaj, to ja... Skorpio chodzi... Nie, ty Skorpio nie idź lepiej. Nie, ja tu będę pilnował drzewa. Ty zejdź z tego, z tej zbugowanej wieży. Ile typek żarcia tu miał? O, widzę tego, widzę Landstalkera. Gdzie? Okej. Jakby to... Jecie tu? Nie, właśnie jest na środku gdzieś tam. Pewnie wybuchnięty. Nie, zobaczcie. Albo pewnie zaparkowany gdzieś w kampi ktoś. No właśnie, więc kurczę... Ale by dawno Skorpę zabił, więc nie wiem. Ale jest Landstalker, widzę go. Typa zabiłem w wojsku. Gratuluję. Bandytę już ma. No. A ja? Ja mam ludzkość 1500, bo zabiłem bandytę. Typek. Gdzie? Bez EQ, ale warto go no zabić. To jest ten. Standard. Dobra, zginął. Skorpio go zabił. No. Michi. No, dobrze. Żeby ciebie Skorpio ze stampy nie ściągli. Spokojnie, kurczę. Czy ja widziałem typka tam? Gdzieś widział tego typka. O co kaman? A, to jest Land Starker. Gdzieś ten Land Starker właśnie? No kurde, no, już jak... Za drzewem. Ale warto by było go sprawdzić. Ja nie zejdę z dachu, bo już z Helka, no. Dobra, to nie jest łaś. No pewnie. No to... Czekamy na następnych. Kreatę grup idioci. Muta mu, ale dobra. Nie, to była... Ale nie, właśnie... To nazwa. To jest jego własna nazwa. Typek random! Gdzie? Tu po tej stronie, gdzie ja tu kampię, tam celuję. Aha. Za drzewiami się schował. Dobra, za górami, za lasami. Nie, bez temów to walić go. Ale frak, chłopie. Random jest dopiero spokojny, dopóki jakiejś broni nie znajdzie. Właśnie, dlatego nawet randomów bez broni trzeba zabijać. Fuck! No Skorpio! Ja walę. Jak tego nie zauważyłeś? Nie wiem, zagapiłem się. Dobra, zlać już tego dachu. Zlać, bo ktoś cię może łatwo zdjąć teraz. Kurde no! Jak tego nie zauważyłeś? Nie wiem, no patrzyłem się cały czas w inną stronę i... Dobra, co tam? Niech sobie bierze Helkę, kurde. Ej, ja biorę tego Landstalkera, pójdź po nią? No, czekaj, ale gdzie jest ten Landstalker? No właśnie, to ja pójdę po tego Landstalkera, ty jak... Ale on jest to nie ten wybuchnięty. Ale może ktoś go ukrył, ktoś kampi, wiesz. A, to idę ze Skorpią. Kurde no, sorki. No dobra tam. Oj, co Helkę. Wolę jeździć pojazdami naziemnymi. Przecież wystrzelałem w niego chyba 7 kulek. Czy tam 8. O, Landstalker, z takiego daleka go zauważyliście? Wybuchnięte gówno to jest. Na pewno? No, już to widzę, że to wybuchnięte. No dobra, takie trochę zwęglone, czarne. Ale no... ale no, sprawdzić warto było, no. To jesteśmy bez pojazdu, no to jedynie co możemy tu robić, to kampić. Z buta też łazić. Z buta też, czemu nie? Kto strzela? Nie ja. Ekstazy, wiem, że to ty. Nie, ja leżę. Kurde. Idę na jakąś wieżę zakampić. No teraz ja wchodzę na tą twoją wieżę. O kurde. Typek, czekaj, zostaw go, nie wystrasz go. Już go schaczę, ty pocisnę. Ja pierdolę. Jedziesz go. Oj, nieładnie się tak nad zwierzętami znęcać. Kurde, dobra. Chwileczkę, to ja sobie on już... ciało pił. Założę sobie kałasza. Resur to jest XYZ. Aha, też się cieszę. Jak ktoś to przeszykuje teraz... Tak, zapraszam do XYZ. Ty kto strzelił z tego? To ja, z kałasza. Jestem w środku, tylko wyszłem z innej strony. Tam typy są.
To Gdzie? się je zabije. Ale w środku? No. No to się je zabije, no. A ci ekstazy są ściągnąć łatwo można. Teraz już nie. Zaraz ich tu pościągam. Oczy dobrze otwarte. No teraz to, że z tą helką rzeczywiście, no. No dobra, ja bym stąd szedł już. Nie zobaczę tą górkę. Czek. Dobra, Sofita, nie chcę mi się tu kampić, kurde. O kurde, ile tu ciał. To chodź do arei, ekstazy. Właśnie, chodź do środka, no. Dobra, biorę M4, idziemy. Znaczy ja idę tam na góry, może ktoś tam będzie kampił. Wątpię, aby już kampił, to by tam nas pościągał. No, namiot. Złóż go. No ale właśnie... Tak zbugowane, że go nie da się nawet ten złożyć. Dobra, wchodzę do środka. Dobra, pusto. Kurde. Trzeba jeszcze... What the fuck? No właśnie mówię, jakaś tutaj się porządna rzeźnia działa. Skorpio, ty tam jesteś, tak? Tak. Lol. Ja pierdolę. Się tu ponapieprzali, widzę. Przeszukiwać. Jest sypek, jest sypek. Gdzie? CZ to bandit skin. Kurde. Dzwonię. Zabij go. Ej, to czekaj, to pójdę ci pomóc. No ja też wychodzę. Mówiłem, że ktoś może tu być, kurna. Co, zabiłeś go? Nie, zrobiłem, jest. O, ktoś strzela. To ja, Michu tu jest. Michi. On ma nick. Co on tak szybko weź jest? Weź niego strzelaj, kurde. Ej, on chyba ma goda. Albo takie ma lagi, że... Lagi takie ma. I ej, idzie do was typek chyba, wiecie? Strzelaj do niego! Dobra. O, poszło, kurde. Jakie lagi. Zlagowany, no. Ej, Remus, jak coś to wyjdę drugi. Dobra. Tylko to był inny typek. Miał soldiera. Czekaj, to idę za tobą, Remus. Dobra, sobie tu po kampie. Pójdę do drugiej I gdzie ten typek bandyckim, co gadałeś? On chyba poszedł do was, nie wiem. Albo się wykrwawił. Chwileczkę, wchodzę tu. Ja go raz trafiłem, tylko CZ. Dobra, tu jest jakiś CC Tom. I on tu ma CZ-kę, ale nie ma ammo do CZ-ki. Dobra, idę do ekstazego. Dobra, chodź, idziemy już do Levi, bo tu się niebezpiecznie robi. Dobra, to idziemy. To idziemy. Tak będzie najlepiej. Okej, okay, dobra. To zmywamy się stąd, no. Chodź na tą skarpę snajperską, skorpę. Trochę o. Żeśmy się pobawili, helkę nam ukradli Polaki. To była chytra baba z Radomia. Uważajcie, ja tego typu nie zabiłem. Aha. Dobra, ekstazy, chodź. Już się zabawiliśmy dość na arei. Ona się wykwali. A na odcinek to powinno wystarczyć. Może długie nie będzie, ale... Macie jakieś tire czy coś? Ty uważaj na tą wieżę, może tam być jednak jakiś tam. Chodźcie, no to chodź jeszcze Elvis zwiedzimy. No dobra, tylko że teraz trzeba iść... Ostrożnie. No właśnie, ostrożnie jakieś przede typy wszystkim. Autem będą jechały. No, to trzeba im ukraść. No, wiecie, każdy ma innego skina. Fajnie. Ekstazy neutralny, ja jestem negatywny, a Remus pozytywny. O to. Jeszcze się trzymamy razem, co najlepsze. Pan normalnie The Walking Dead. Tylko czemu ja wyglądam jak jakiś kurde, nie wiem, białym sadomacho, kurde. Nie, nieważne. Helkę nam ukradli, no nie. I jeszcze na grzbiecie mam słonia. Jakiego słonia? No, chodzi mi o kojota. Aha. To nie jest słoń. Moglibyście zrobić plecaki słonie. Kurwa, od razu kurwa ciłały. Elefant pak. Słuchajcie. Musiałem coś pieprzyć. No admin nie stój, nyga. Nyga. Bo właśnie ty coś nyga, my jesteśmy biali. Ty chociaż... Remus. Co? Laga miałem, tu stałem i jak jechałem to pojazd mi zniknął. Ty. Masz jakieś złudzenia optyczne, przykro mi. Kurde, i tak idę ci piszą, mnie tak to wnerwia. No, bo chcą pojazd wysępić. Dzieciaki, kurde, z podwórka. Ciało.
A kiedy zginął? Czekaj. 612. Kawał czasu. Pół godziny. Ej, gdzie wyjdziecie? Właśnie. O, Krzaktor. Dobra, idziemy, idziemy, okay. Bo tak się kręcimy tutaj. Sprawdzimy najważniejsze miejsca w Elwi i... I co jeszcze byśmy mogli zrobić, tak? No, no jak znajdziemy pojazd, to jeszcze coś może poradzimy, a jak nie, to trzeba zakończyć. No właśnie, tak będzie najlepiej. Ej, patrzcie. Co? Dobra, chodźcie. Znajdzie się dużo fragów jeszcze w tym mieście. Może jakieś pojazd kitrany czy coś? Ała, opona. Ire, ire. To weź ktoś. On weźmie. Ja tu już za tobą idę, nyga. Wow. Ekstazę bez problemu nam znajdzie, bo on mnie ma na ten, na map, widzi mnie z daleka mój nick. No właśnie to jest dobre, kurczę. Ej, ale każdego w gangu widać, tak? Tak, tylko w gangu. Aha, okej. Jak nie, jak właśnie, ale widzisz, Skorpę nie mam w gangu, to go tak nie widać. To widzi. To jest właśnie fajne. No, to akurat jeszcze jak chcę wiesz, widać w jakim gangu jest. A coś jeszcze dodaliście poza Green Zone'em, kupowaniem baz za punkty premium i... Dodaliśmy krzaki, no, no zapalniczkę. No właśnie, krzaki. A jak zapalniczka to wygląda? Właśnie. Tak zajebiście się pali, jak wejdziesz to ci odejmuje, palisz się i umierasz. Aha. Jak wejdziesz w ogień, nie? A no widziałem jak się bawić tu zapalniczką w Green Zone'ie. A i chyba tak się dało umierzyć. I skiny podmienionych, wiecie, mapy są podmienione, znaczy opony i to wszystko. No i dobrze. I na... hero skin naprawiony, bo był biały całkowicie. No ale teraz trzeba, wiecie, dalej jakieś nowości. Nie wiem, planujecie coś takiego, nie wiem, jakiś teren niebezpieczny, taki strzeżony, poza tym, że jest area, która... No jest to! No właśnie, powinny tam być tam byliśmy boty. Na początku odcinka, tylko on jeszcze jest niedopracowany. I powinny być takie boty porozrzucane. A czy w tym miejscu, że po prostu dwa auta są, można je zdobyć? I tam dodamy chop na serwer, do którego trzeba dać 10 tysięcy tira. Właśnie, fajnie by było jakby też były wygrane boty. Tylko jak takie wiesz, no, nie, bo chodzi mi o to, że są zombie, które no w ogóle chyba... Ej, patrzcie się ile ciał. Nie potrafią myśleć. No teraz zobacz, kiedy zginęli. Nie, ja ich nie lutuję, bo nie mam miejsca, więc... Tu jest jedno ciało. 1623. Okej, okay, już jesteśmy po cięciu, wywaliło serwer, jakieś przeciążenie, nie wiem co tu się stało, jeszcze oni poginęli. Niestety. No dobra, to może tak podsumujmy piąty sezon. Myślę, żeście go tam oglądali od 1 stycznia, który był wrzucany, za jakiś tydzień. Bo na początku to się zaczęło od Party Gaming, wbiłem tam na 5 minut. I nagle jakieś wywalenie, nie wiem, network trouble, który oczywiście okazał się jakimś błędem. No i kurczę, już sobie tam nie pograłem. Potem co to było? Chyba bodajże D-Daisy. Tak, chyba na D-Daisy jeszcze grałem. Tam parę odcinków. O, widzę jakiegoś gościa. To ja tam by... To ty? Jakiś hero. To ty jesteś? To jestem ja. Ta? Dobrze. Dobra, parę tam odcinków, ze dwa nagrałem na D-Daisy. Akurat jeszcze Kostur do mnie pisał, którego pozdrawiam. I po prostu no, pograłem. I od czwartego odcinka zaczęło się powtórna przygoda na X-Daisy, gdzie zareklamowałem ponownie serwer. Pozdrawiam administratora Funkiego. O kurde, gościu. Giniesz, macierzy. No i git. Dobrze. A tu jest jeszcze taki bandyta, Skorpio. Chłe, 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 chłe. Bandyta tu jeszcze, Skorpio, jest. Jaki bandyta? Gdzie jest? Nie widzę. Który do mnie strzela? Kurde, przeładowanie mam, chuj. O kurde, krosa jeszcze widzę. To jestem ja, Skorpio, na tym krosie. Ta? Ale tam typek jest tyn. To czekaj, Ej, zawróć, zawróć, tam typek właśnie jest bandit. To czekaj. Ale on może teraz skampić. Mnie zabił, widzisz? Chuj, kurczę. Czekaj. Daj mi jeszcze chwilę. Żebym tylko błędu nie popełnił. Chuj. Chcę przeżyć. Chciałem przeżyć.
Aj, kurde, no. Skąd cię zauważył? No i zabił mnie, kurczę, co za gościu. Dobra, Angel, nieważne. No to mogę już dalej mówić. To było tak, nagrałem reklamę XDayZ. Graczy coraz więcej wbijało. No to pograliśmy chyba tam, nie wiem, ze 2 odcinki albo 3 na XDayZ. No było co prawda śmieszne odcinki z suplesistą pianistą, grzej wodę. Jeszcze kto tam był? Był ten Polish Game HD, który też... Nie, to było Word Daisy. A nie. Word? Nie The Daisy, a Word Daisy. Właśnie. Word. Nie, to dobra, World Daisy. Zamiast The Daisy, bo mi się pomyliło, bo sobie teraz przypomniałem tych dwóch typów, których gardziliśmy. Jakiś Mazan i Roy. I po prostu... to tam grałem te parę odcinków i nagle przeszliśmy na te XDayZ. No i pograliśmy tam, było parę wpadek pojazdami. Poszczelaliśmy trochę na tym XDayZ, ogólnie było git fajnie. Moim jedynym błędem było to, że pokazywałem wam bazę, czego nie powinienem tego robić. I się tego nauczyłem i tutaj akurat już nie będę pokazywał bazy. No i od razu żeśmy przeszli do D-Daisy, które jeszcze tam chyba z miesiąc temu było takie bidne jak teraz jest bogate. Nie no, oczywiście tak mówię po to, żeby wiecie, nie twierdzić, że ten serwer jest bogaty, no bo jeszcze jest w alfie 2.0. Tak macie przy logowaniu tego serwera. No i tutaj powiem wam szczerze, to jest chyba jeden z tych takich serwerów, gdzie tutaj nie da się chyba odejść z niego. No to tylko ze względu tego, że mam znajomego admina, który po prostu powiedział: Skorpio, zareklamuj ten serwer, będzie git. Wyszło z tego, owszem, wyszło dużo. A jakieś nowe, nie wiem, zapowiedzi serwera, coś jeszcze będą, jakieś nowości? No będzie na pewno dużo ciekawych rzeczy. A mianowicie co jeszcze planujecie z... No chcemy napisać skrypt z tym czołganiem. A tak, z czołganiem właśnie, będzie czołganie. Za jakieś, nie wiem, parę tygodni to trzeba jeszcze z Krosem obgadać, jak to mniej więcej przygotują tryb czołgania się. Nie wiem, jakieś, nie wiem, nowe tryby gry na DayZ. Nie wiem, że na przykład będzie jakaś fala zombie. No. To trzeba sobie też z administratorem pogadać. Ty też jesteś w sumie administratorem, mógłbyś się tym zająć w sumie, ale ty jesteś bardziej od spraw baz i... pojazdów. No właśnie. No i dobra. Według mnie piąty sezon był dość długi i całkiem zajebisty. No tak, bo czwarty sezon był taki, żeśmy skończyli ogólnie MTA. Zrobiłem przerwę na jakieś pół roku. Trzeci sezon był taki, że... no, to też był krótki. Podobnie chyba jak czwarty w sumie, albo trochę dłuższy. No, gdzie mieliśmy grupę chyba... RZ? Czyli nie. Coś na R. Tylko już zapomniałem. Nie wiem. Musiałbym... drugi sezon był taki troszeczkę noobski, a pierwszy to był taki właśnie początki z tamtego roku. Dobra, to ja już zeskakuję z rampy w Elwi, tam na pustyni. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie całego piątego sezonu. Ja sobie zrobię, nie wiem, jaką taką tygodniową, dwutygodniową przerwę od MTA, nie wiem. A jak nie, to może nawet jeszcze i w następnym tygodniu coś nagram, tylko już z sezonu szóstego i może poczekamy, aż będą tryby czołgania, może coś jeszcze innego się doda. Dobra, tam oceńcie, skomentujcie, zasubujcie. Pozdrawiam administratora Funkiego od XDayZ. Gdyby nie on, to by ten serwer na pewno nie ruszył. Chociaż nie. Owszem, mogłoby się tak stać, ale nie musiało, ale jest ten serwer, wszystko jest git, a osób jest 65, to jest naprawdę stabilna ilość.
A baz ile macie już kupionych? Dużo, naprawdę, nie jestem w stanie policzyć. No, na pewno? No. Aha, czyli dalej się znajdą jacyś kupcy. Mhm. No to dobrze, no to niech się serwer rozwija dalej i miejmy nadzieję, że się sloty będą powiększać. A jest dalej 75? Tak. Dobra, dobra, to już szeregowy Skorpio już bez odbioru i nurkuje do wody. Yuppie, kajej, madafaka. Na razie.